kochani, witam się z wami dzisiaj z Wieliczki, urodzinowy vlog. Mam nadzieję, że będą same przyjemne rzeczy do oglądania, przyjemne dla mnie i dla was. Jestem, jak widzicie, w centrum Wieliczki, znaczy może akurat nie widać, że co centrum Wieliczki, ale jest to miasto. Zamawiam jakieś jedzenie na wynos, wyszłam przed chwilą z dekoloryzacji włosów, co widać, bo jest niezrobiony nowy kolor jeszcze. Ale jest postęp w moim usuwaniu efektów na skumulowanych henn. Jest dużo, dużo jaśniej. Może w tym oświetleniu tego jeszcze tak nie widać, ale naprawdę różnica w kolorze włosów moich jest. Już jest, nie ma już czerwoności. Nie ma już najciemniejszych tonów. No i w następny czwartek będę robić kolor, słuchajcie, będę robić kolor, znaczy takie naturalnymi sposobami. Pani z Kataluny będzie mi robić coś przypominającego mój kolor. Później będę starać się to jakoś fajnie pielęgnować, podtrzymywać, żeby chłodne tony zostały ze mną jak najdłużej. Mam nadzieję, że to wyjdzie pięknie. Będzie to trwało bardzo długo i nagram wam jakiegoś vloga też o tych włosach, o tej pielęgnacji, o tych kosmetykach i tak dalej. Mam nadzieję, że się wam to spodoba. A teraz zapraszam was na ciąg dalszy, jakieś przebitki z domu, co będę robić. Może się uda jakieś przebitki też z takiej mikro imprezy urodzinowej. No i coś tam wam powiem z okazji urodzin, też jakieś przemyślenia i tak dalej. Także tadam, na razie jestem zadowolona z efektów tej dekolo. O, teraz widać, że jest jaśniej. To jeszcze są jakieś takie przebłyski tych ciemnych barw, ale już naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, co było. Home sweet home. Jestem już w domu. I nawet wróciłam, słuchajcie, koło 6 i zaczęłam jeszcze ścinać trawę, żeby mieć jutro mniej, bo jutro sobota. A muszę iść do sklepu. Mam nadzieję, że coś w sklepie dla was też nagram. No i już troszeczkę ścięłam trawnika, bo bardzo długi zdążył już wyrosnąć. A trzeba już o niego zadbać, bo już pierwsze cięcie musi mieć za sobą. Ale pięknie śpiewają. No i zobaczcie, jak jest uroczo. Migdałowiec w tym roku coś, pogoda mu nie sprzyjała i mało zakwitnął. Ale coś tam kwitnie, no zawsze coś. A, jest cudownie. Będę wymieniać parasol, bo zobaczcie, kupiliśmy parasol. Taki troszkę większy od tego, co jest. Bo niestety, ale tamten się mechanizm mu już zaczyna psuć, a ja z moją ręką i moim kręgosłupem nie mogę walczyć niestety z tym pokrętłem. Więc ten zostanie schowany jako taki awaryjny w razie, gdyby coś, nie daj Boże, stało się z nowym. No, jest już taki przebrudzony, ale jakby pokrycie parasola to nie jest problem. Gorzej, że ten mechanizm wymaga użycia bardzo dużej siły już teraz, której nie mam po prostu w ręku. Jeżeli jestem, czasem bywa, że w niektórych tygodniach kilka dni jestem sama, no i bym nie mogła go otwierać sama. A tamten ma pokrętło takie, którym się ten parasol otwiera, także super. No i widzicie, już tutaj wystrój tarasowy pomału został przyniesiony, nawet jest już wieszak na hole. Wywaliła się skrzyneczka. No i będę musiała tutaj, no i tutaj jakiś pył leci jeszcze, będę musiała to umyć wszystko jeszcze fajnie jutro, jak podłączymy węża, bo wąż też jeszcze nie został uruchomiony. Przykrywam to starym daszkiem, bo już szyje się nowy daszek, także bardzo niedługo, bo myślę, że już w maju zacznę tutaj kręcić. Bardzo się na to cieszę, bo powiem wam, że już mnie tak zmęczyły te nagrywania w domu. Jednak to i światła trzeba za każdym razem i wszystko. No i jest naprawdę uroczo tak pod wieczór. Pokażę wam jeszcze tutaj, co kupiłam. Zrobiłam małe zakupy w Rossmanie. Kupiłam sobie wcześniej już Vogue'a, którego nie zdążyłam przeczytać ani obejrzeć nawet, bo naprawdę miałam tak mało czasu w tym tygodniu, że to jest niewiarygodne. No i kupiłam sobie kilka rzeczy. Nie wiem, czy ten krem... Asiu, jeśli oglądasz, Asia i Anna Pinkowska, czy to jest ten krem, który ty polecałaś, który mówiłaś, że sobie kupiłaś. Kupiłam sobie w każdym razie ten, bo kosmetyk wszechczasów, wizażanek.
krem nawilżona skóra ze skwalanem. Tylko 12 składników. Będę go wypróbowywać. Bardzo się jestem ciekawa go. Musiałam sobie już kupić też nowy taki krem zmianowy, że tak powiem, bo taki zwykły nawilżający mam tylko. I kupiłam sobie enzymatyczne serum rozświetlające z keratoliną z taupy. A propos takich kosmetyków zdrowszych dla skóry, no i tonik, bo tonik mi się już totalnie kończy, już mam tam dosłownie kropelkę, więc tonik też musiałam sobie kupić. Takie zakupy dzisiaj kosmetyczne. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was używa z tych kosmetyków, któregoś z nich, bo ja jeszcze ani razu żadnego z tych nie próbowałam. Ale będę próbować. Pokażę Wam jeszcze drobny haul z siaty teraz, bo kupiłam dzisiaj dosłownie 3 rzeczy w second handzie, ale za to superowe. Więc zaraz to zobaczycie w drugą stronę. Jeszcze byłam w Biedronce dzisiaj, to już nie będę Wam dzisiaj pokazywać haula z Biedronki. Kupiłam głównie jedzenie i kupiłam sobie jakieś takie zestaw piknikowy Eco Grill, biodegradowalne rzeczy, bo będę robić taki mikro poczęstunek w Teatrze Love Camelot jutro wieczorem dla znajomych. No, a tymczasem, no i oczywiście moje ukochane smoothie, które musi być. Tymczasem zobaczcie, co kupiłam w second handzie, po prostu cudne rzeczy. Duo Passi buty, słuchajcie, Duo Passi od Steve'a Morrisa są tak piękne, że nie mogę przeżyć, że to nie jest mój rozmiar. One są tak maleńkie, zobaczcie. Na skórze buty, pięknej jakości, za 2 dychy je tylko kupiłam. Więc w ogóle jestem w szoku, bo te buty teraz, jak są takiej dobrej jakości i takie, słuchajcie, super marki i tak dalej, i nowe, bo one są naprawdę nowe, słuchajcie, to kosztują teraz dużo w second handach, naprawdę dużo, także jestem po prostu przeszczęśliwa, no bo wiecie, jednak ciężko jest utrzymać biznes w Polsce, koszta są bardzo wysokie, a zarobek jest bardzo niepewny, także bardzo się cieszę i słuchajcie, to jest 34, ale myślę, że to może być takie 35, też, bo jak patrzę tak na wielkość, to wydaje mi się, że na 35 spokojnie też. Nowiutkie buty, no zobaczcie, jakie są piękne. Po prostu, no one wyglądają jak takie klejnoty, wyszywane buty ze skórki. Znaczy wierzch to jest materiał wyszywany, natomiast środek jest cały ze skóry, zamszowej, delikatny. Podeszwa jest ze skóry, a te obcasy to w ogóle jest drewno, patrzcie. No przepiękne są, po prostu są tak śliczne. I nie tylko na imprezę, moim zdaniem, normalnie można się też ubrać gdzieś, jak się idzie trochę na takie lepsze wyjście do jakiegoś super stroju, na co dzień nawet, tak. Przepiękny ten obcas taki teraz modny, ta kaczuszka, ten mała szpileczka, jest, gdyby one były na mnie dobre, słuchajcie, no to jest cudo. Jeszcze mają takie motyle tutaj. Nawet wygląda trochę jak jakieś małpy czy zwierzęta, to bardzo ciekawie to wygląda. Strasznie mi się podobają te buty, słuchajcie, są przepiękne. Kupiłam sobie jeszcze spódniczkę Banana Republic, więc świetnej marki z bawełny. Czekajcie, muszę ją trochę wyprostować, bo nic nie widać. O, ale pokażę Wam, gdzie jest Banana Republic. To jest taka coś między S-ką a M-ką. Fajna spódniczka, powiem Wam. O. To jest chyba przód, a ta gumka to będzie tył, chociaż dziwnie, bo metka jest z tyłu, no chyba, że z przodu jest takie marszczenie, ale to by było bardzo nietypowe, chyba z tyłu raczej. Super kolor wrzosowy, bardzo mi się podoba, że jest bawełniana, ma podszewkę bawełnianą, jest właśnie taka idealna na lato, ale będzie też na wiosnę do takich cieniutkich rajstop ażurowych i do tych moich nowych bluzek w odcieniach fioletu, no prześliczna, taki właśnie zgaszony pastelowy fiolet. Nie wiem, czy to się uda pokazać, bo mi się tutaj strasznie światło odbija na tym. O, mniej więcej tu widać taki kolor. Śliczny kolor. Bardzo fajna. Pokażę się Wam w stylówkach w tej spódnicy jeszcze. I kupiłam przepiękną bluzkę. To było na nowym towarze, ale piękną. Zobaczcie, z jedwabiu 100%. Koszulko-bluzka. To może być i jako koszulka, taka letnia, bo ma regulowane też ramionczka. Od John Rocka, więc super. I to jest XL-ka, moi drodzy. Więc będzie do sklepu, jestem bardzo zadowolona, no mimo, że na nowym towarze, no to jednak fajnie, no bo wiecie, no koszulki na ramionczkach to nie są takie częste zakupy, takie jedwabne, to mi się co jakiś czas trafiają, ale zawsze jak widzę, to kupuję, bo patrzcie, jaki piękny kolor.
Jaki to jest kolor? Jak bym to powiedzieć? Taka oliwka, mięta, coś takiego. No. Muszę ją chyba tak trochę zmiąć, żebyście zobaczyli kolor. No, taki zielony, przepiękny, oliwkowy zielony. O, teraz widać kolor, ale jeszcze jest odrobinkę głębszy na rzeczywistości. Śliczny kolor, naprawdę przepiękna koszulka. A to już mój sweter, który już widzieliście. Ha. Słuchajcie, no i tak, zobaczcie, tutaj już, o, możecie zobaczyć, to jest blisko mojego koloru, widzicie, to już się spłukało, byłam dzisiaj na tym zabiegu, na taki, no prawie, że ciemny blond, w każdym razie, no dużo, dużo jest różnicy, widać, że jest to chłodny kolor, tu mi jeszcze zostało najwięcej tego czerwono-rudego takiego, a tutaj to już widać, że naprawdę to będzie taki kolor. I no i będę się umawiać już kosmetykami, tym Nashi Argan, będę mieć robione takimi naprawdę dobrymi kosmetykami do włosów, będę farbować teraz to i spróbujemy zrobić taki piękny właśnie kolor, jak powinien być. No i później go w jakiś tam sposób podtrzymywać, tak żeby się dało to, wiecie, pielęgnacją i takimi, głównie takimi rzeczami ten kolor utrzymać. Co jakiś czas będę sobie pewnie odświeżać trochę właśnie od strony odrostu ten kolor, a on będzie coraz jaśniał, bo te włosy no jednak w pewnym stopniu będą musiały mi odrosnąć, niestety. Także nagram dla Was filmik na pewno, jak już będzie ten kolor i będziecie widzieć mnie też oczywiście w holach, bo będę robić i stylówki, i hol, i wyzwanie, i rozdanie. A, kochani, a propos rozdania, bo to jest ważne, rozdanie urodzinowe. Będę w następnym filmiku pokazywać Wam gumki jedwabne, które będą dla Was na rozdanie. I będę przygotowywać też dwa filmiki ze współpracy z firmami. Jednej firmy jeszcze w ogóle nie znam, a drugą już znam i Wy też znacie, bo już robiłam filmiki związane z jedwabiem. Także będą dwa filmiki i też z tych filmików coś dla Was przeznaczę na rozdanie i naprawdę to są fajne rzeczy z naturalnych materiałów, więc już się przygotujcie, że na pewno będzie to urodzinowe rozdanie i rozdanie na 4000, bo już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie koniecznie. Koniecznie zasubskrybujcie, bo mi bardzo na tym zależy. Chcę się dalej rozwijać. No a żeby się rozwijać, no to trzeba mieć na to fundusze. I wiecie co? Mam też do Was takie pytanie. Jeśli będziecie w stanie mi pomóc, to poradźcie mi, bo myślałam o tym, żeby otworzyć wsparcie kanału. No i nawet z okazji tych urodzin teraz, może od następnego filmiku otworzę tą opcję. Jeśli ktoś z Was będzie mi chciał postawić urodzinową kawę, no to będzie taka możliwość. Także, no wiadomo, to nie jest zobowiązujące w żaden sposób, ale będzie miłe, jeżeli ktoś ma ochotę się odwdzięczyć albo po prostu czuje taką potrzebę, żeby się czymś podzielić, na przykład kawą ze mną, to będę próbowała uruchomić tą opcję. No bo naprawdę powiem Wam, że kanał już od 3 lat zajmuje mi bardzo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo mnie to kosztuje starań i tak dalej i naprawdę wkładam w to całe serce, więc myślę, że warto by było teraz ruszyć, mieć więcej możliwości, więcej opcji i też więcej funduszy, żeby też rozwijać to i sprzęt i wszystko i po prostu też inwestować może w jakieś rozszerzanie, reklamę i tak dalej. Zobaczymy, co będzie z tym. Poradźcie mi koniecznie, czy to jest dobry pomysł Waszym zdaniem. Oczywiście to Was do niczego nie zobowiązuje. Jeżeli polubiacie i subskrybujecie kanał, to jestem naprawdę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. No i jeszcze wrócimy. Jeszcze jutro dla Was coś ponagrywam. No i potem jeszcze coś tam powiem a propos tych moich urodzin i tak dalej. A na razie to na dzisiaj kończę i do jutra. Cześć kochani, jest sobota, przeddzień moich urodzin. Zobaczcie, co znalazłam. Cudo. Są przepiękne w takim kolorze. Po prostu mega są cudowne, naprawdę. Uratowałam je z trawnika, który jest wstrzyżony akurat. I słuchajcie, tyle przepięknych kwiatów w takim cudownym kolorze, zaraz pójdą do wazonu, będzie
urodzinowy bukiet. Superowe, nie? Jak się to nazywa? Wiecie, jak się nazywają te kwiatki? Bo ja niestety nie wiem. Nie zdążyłam nagrać niczego w sklepie dzisiaj, bo miałam taki ruch dzisiaj. Miałam super gości. Gości i z kanału, i znajomych na przedurodzinowe śniadanko w sklepie. Naprawdę super po prostu. Dziękuję wszystkim gościom. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za dotychczasowe już życzenia i za odwiedziny i za w ogóle fajnie spędzony czas. Dziękuję Justynie, dziękuję paniom, które też odwiedziły mnie w trójkę w sklepie. Było bardzo, bardzo miło. No i dziękuję też Asi i Sławkowi. Także jest po prostu super. No i teraz idziemy tutaj ogarniać, bo jutro będzie też mój brat u nas. Takie, no wiecie, rodzinne, intymne spotkania, żadnych tam wielkich, wielkiego halo. Także, ach, jak pachną też, tak miodowo. Niesamowicie po prostu pachną. Są boskie po prostu. No i moi drodzy, widzicie tutaj trochę już porządku, w nowy parasol rozłożony. Także jest naprawdę piękna pogoda, nie mogłam sobie lepszej wymarzyć. Także ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, dzięki. Kochani, zobaczymy, czy uda się jeszcze coś nagrać, może po drodze. Na razie idziemy pracować, bo później trzeba się ogarnąć i gramy spektakl, jak zwykle. Buziaki. Chwalę się Wam jeszcze prezentem urodzinowym. Mój ulubiony ostatnio zapach, Jardin Bohème z Douglasa. Była fajna promocja jeszcze. Nie powiem, od kogo dostałam, no możecie się ewentualnie domyślać. I od razu, słuchajcie, tańszy był zestaw perfumy z tym kremem pod prysznic, do mycia pod prysznicem, niż same perfumy. No to w ogóle już dla mnie jest jakiś promocyjny. Super, jestem bardzo szczęśliwa, bo ten zapach jest taki świeży, przyjemny na wiosnę. Po prostu mega mi się kojarzy z wiosną. Tadam! Hello! Cześć, cześć! Jeszcze raz się z Wami witam, bo chciałam Wam pokazać, jak tu jest teraz pięknie. Ścięta trawa. O, patrzcie. Nawet słychać, że sąsiedzi też pracują. Myśmy się już narobili dzisiaj. Czas odpocząć, a właściwie czas szykować się do kolejnej pracy w teatrze. O, jest. Patrzcie. Cudo. Cudo na kółkach. Na to czekałam. Ciekawa jestem, czy Wy też na to czekaliście, że wreszcie będzie 20 stopni i ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, można odpocząć na łonie natury. O, jest super. Ach, i wreszcie jest ten weekend wolny, kiedy można się wyluzować, kochani. Powiem Wam, że nie mam jakichś specjalnych w tym roku przemyśleń ekstra z okazji moich urodzin, ale po prostu mam nadzieję, że kolejny rok będzie taki jeszcze bardziej rozwijający, że rozwinę w pełni skrzydła z firmą, bo zamierzam przejść na pół etatu w szkole i po prostu bardziej zająć się takim swoim powołaniem, można powiedzieć. Oczywiście ja też mam jakieś tam powołanie do uczenia, to nie o to chodzi. Ale, kochani, jednakowoż wydaje mi się, że robić swoje dla siebie na swój rachunek zawsze jest jakoś tak, no nie wiem, lepiej. Wydaje mi się, że jest to bardziej angażujące i nie człowiek nie ma poczucia wyczerpania po takiej pracy aż tak. No i myślę, że będzie się to rozwijać. Zobaczymy, jak się to uda. Trzymajcie koniecznie kciuki. Oczywiście dzięki Wam również się to udaje. Wszystkim bardzo dziękuję i dziękuję za wsparcie w rozwoju kanału, bo powiem Wam, że teraz najbardziej się na tym skupiam i chciałabym, żeby ten kolejny rok to był taki, taki rozwój kanału właśnie w stronę takiego jeszcze bardziej profesjonalnego wizerunku. I myślę, że będę jeszcze więcej na to czasu poświęcać i że będzie tego efekt. Mam nadzieję taką.
Jeżeli macie jakiś na to wpływ i zechcecie mnie zasubskrybować, jeśli tego jeszcze nie robicie, to Was proszę oczywiście o to, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i właśnie myślę, że to będzie taki już krok w stronę całkowitej niezależności, takiej jako kreowanie swojego życia, swojej pracy w sposób taki właśnie niezależny i robienie swojego, dawanie swojego takiego wkładu w świat. No, myślę, że zawsze w jakimś stopniu to robiłam, czego i Wam życzę oczywiście. Życzę Wam, żebyście wnosili pozytywny wkład, po prostu, w jakikolwiek sposób to czynicie. Także serdecznie Was pozdrawiam i miłej dalszej części weekendu i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w takim prawdziwym holu lumpeksowym. Będą filmiki stylizacyjne, będą jakieś współpracowe filmiki. Pokażę Wam, myślę, że fajne rzeczy. Spodziewam się, że te rzeczy naprawdę będą super. Część z nich będzie dla Was. No i mam nadzieję zrobić też w weekend majowy gumki kolejne i też będę Wam ofiarowywać jakieś... Oczywiście będą to rozdania dla stałych subskrybentów, dla osób, które od jakiegoś czasu subskrybują, bo takim osobom najbardziej chcę podziękować, ale oczywiście proszę nowe osoby też subskrybujcie, bo kolejne tam następne wyzwania, następne rozdania też będą, więc na pewno nie będzie to ostatnie. Myślę, że to się będzie tylko rozwijać. Taką mam nadzieję i tego mi życzcie w moje urodziny. I powiem Wam, że jeszcze z takich przemyśleń urodzinowych, że chyba jak człowiek się tak rozwija, to staje się coraz szczęśliwszy, mimo że tam nie młodniejemy, ale ja nie mam poczucia straconej jakiejś młodości czy coś, tylko właśnie, że się jest bardziej w harmonii, bardziej w jakimś takim poczuciu własnej wartości jakimś poczuciu też spełnienia, a nie tylko cały czas biegnięcie za jakimś kolejnym celem, tylko że te cele właśnie mają też taki duchowy wymiar. O. Zabrzmiało to poważnie, a tak naprawdę to po prostu chodzi o to, żeby się czuć szczęśliwym z tym, co robimy, żeby to nam dawało, sprawiało jakąś tam frajdę, satysfakcję i rozwijało. Mam nadzieję, że właśnie tak jest i u mnie, i u Was. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i już do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!